GC02 to nowy model detektora promieniowania jonizującego firmy FNIRSI, znany z popularnego modelu GC01. Od poprzednika odróżniają go niewielkie wymiary i zmiany w podzespołach. Spójrzmy na budowę wewnętrzną. Od razu zauważamy zmianę licznika Geigera. Niestety firma FNIRSI zamontowała szklano-metalowy licznik bez oznaczeń o niewielkiej czułości. Z niezrozumiałych względów te liczniki montowane są ostatnimi czasy w chińskich dozymetrach, co przekłada się niestety na tragicznie niską ich czułość. Przetestujmy reakcję na mocne szkło uranowe. Urządzenie wykrywa szkło uranowe, choć wzrost wskazań jest dość niewielki. Mierzmy teraz wazonik pokryty glazurą uranową. Włączył się alarm mocy dawki ustawiony na 0,5 mikrosiwerta na godzinę. Alarm możemy ustawić zarówno na wartość mocy dawki, jak i samej dawki. Karta energii skalarnej zawierająca związki toru. W oprogramowaniu brak jest algorytmu resetującego wskazania przy nagłym wzroście lub spadku wartości promieniowania, więc wynik zmienia się z dużym opóźnieniem. Medalion ze szkła z domieszką toru 232. Siatka żarowa do ciśnieniowych lamp gazowych. Świecznik obficie oblany glazurą uranową.
cyferblat zmiernika ciśnienia pokryty farbą na bazie radu 226. Wynik jest bardzo niski i bliski pomiarowi samego promieniowania gamma na przyrządach skompensowanych energetycznie. Na koniec zapoznamy się z opcjami, które możemy ustawić. Pierwszy ekran pokazuje bieżącą wartość mocy dawki i wartość nastaw alarmów. Drugi to prosty histogram plus wartość średnia i maksymalna. Trzeci służy do przeprowadzania pomiarów czasowych. Na czwartym możemy przeglądać zarejestrowane pomiary czasowe. W ciekawszych opcji mamy możliwość wyboru kilku jednostek pomiarowych, wybór czasu ściemniania ekranu i auto wyłączenia. Przejdźmy do podsumowania. Poza ciekawym wyglądem GC02 nie wyróżnia się na plus praktycznie niczym. To urządzenie o niewielkiej czułości, a po pełnym naładowaniu i w trybie czuwania może pracować jedynie około 10 godzin. Jest to bardzo słaby wynik. W mojej opinii jest to obecnie sprzęt nie wart swojej ceny, a wybór tak słabego licznika był gwoździem do trumny tego urządzenia. Jeżeli podobała Ci się ta recenzja, kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować.